Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Urbix i witam was wszystkich w mega ciekawym materiale, przynajmniej mam nadzieję. Draft, retro draft, FIFA 17, spróbujemy zrobić jakiś kozak, po prostu wspomnienia. No i nie mam, nie stać mnie, nie mam FIFA pońców, nie mam monet, ale mamy żeton, dlatego zróbmy to, wykorzystaj żeton Food Draft. Oczywiście, że chcę użyć żetonu draft. I jakie mamy, aha, bo na offline robię, bo oczywiście nikogo bym na online nie trafił. Jakie mamy formacje? Taka. Kurde, nie pamiętam, ale chyba ta była całkiem niezła w tej FIFA, dlatego spróbujemy. 3-4-3 płasko była zdecydowanie najlepsza. I co my tu mamy? Dobra, idziemy w Anglię w takim razie. Jeżeli coś takiego mi daje, to idziemy w Anglię. Bo naprawdę ciężko zrobić tutaj zgranie. Naprawdę ciężko było zrobić w tej FIFA zgranie. Mamy Karima Benzemę. Dobra, weźmy Aguero, może akurat. Tutaj może nawet jakby był Messi, tutaj Hazard, to już weźmy od razu tego Hazarda, jak się już wybrał. Kurde! Dobra, Ronaldo, 98, record breaker. A tu będzie Arsenal. Mamy dwóch z Arsenalu i zobaczymy, co będzie na obronie. Dobra, wezmę Hummelsa na podbicie, ale muszę robić zgranie tutaj, bo tutaj rzadko kiedy dawało ikonę. I uwaga, uwaga, co teraz? Dobra, daję Williana. Teraz już biorę bez kitu pod zgranie, nie? Chyba, że Iniesta jeszcze wezmę. Kurde, mogę wziąć Neymara. Z tej strony zrobimy La Ligę. Okej, mamy Godina. I tylko jeszcze Marcelo niech mi da. I będzie bajka. Niech mi da Marcelo. Albo Felipe Luisa. Dobra, super. Po tej stronie mamy, powiedzmy, sprawę załatwioną. Tylko teraz tutaj. Tu się boję, że mi da Messiego. Może nie? Dobra, nie ma się czego bać. Salah! Salah! Jaki ogór tutaj, nie? Jest! Jest, mamy Oblaka. Boże, jak ja się cieszę. Mamy Oblaka 94. Tu mamy full. O, może ikona, może jakaś ikona. Ramos i Van Basten. Kurde! Czy Ramos mi jest potrzebny? Nie, bo mam Godina. Słuchajcie, biorę Van Bastena. I to mi zapewni zgranie. To mi zapewni już jakieś tutaj zgranie plus 3. W ogóle jak tu śmiesznie wyglądają te karty. Takie tutaj złote, białe. Ciekawy był design tych kart. A właśnie, tu nie ma legend, tylko są ikony. Oj, odwrotnie, tu nie ma ikon, tylko są legendy. Ramos i tak by mi tutaj nie za wiele dał. Ała, ale się wadnąłem. Oj, 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 jest Coutinho, dobrze. Bardzo dobrze, Liverpool. Tu mamy plus 1. Jakbyśmy dali nawet tego Dana sobie. Oj, chciałem wybrać tego Dana, ale mamy pozycję, mamy Marcelo i oczywiście tutaj De Bruyne, słuchajcie. De Bruyne, bo on mi da no najwięcej zgrania, to jest z pewnością będzie najlepszy wybór. Daj mi coś ciekawego. Dobra, wezmę Vidala. Może zrobimy trójkąt, jakby był jeszcze może jakiś Kimmich czy ktoś taki, to by było spoko. Aleksandro. No dobra, niech będzie Aleksandro pod ocenę po prostu. I od razu wybiorę tutaj. Mane. Kurde. Ważna karta. Ważna karta. Od niej dużo zależy, czy zrobimy zgranie, czy nie. W ogóle mi nie daje zawodników z La Liga. Later. Czekajcie, czy da się to zrobić? Tak na ogarnięciu. Bo tutaj ten Ronaldo. Gdybym wziął Neymara, to bym miał. Ja pierniczę. Gdybym wziął Neymara, to bym miał. Ale kto wiedział, że Iniesta się pojawi, no. Okej, coś takiego wyszło. 98 oceny. Wszystko zależy. Z jakiej oceny? Zgrania. Wszystko zależy od trenera, dlatego uwaga. 3, 2, 1. Boom. Jaki będzie trener? Jakiś może dobry? La Liga San... Premier League. No to chyba się udało. Draft 190 w retro FIFA, elegancka, tak się cieszę. Jeszcze możemy sobie poprzesuwać zaraz zawodników, może wpadnie 91. Ciężko, ciężko naprawdę. Tak wygląda ten drafcik. Szkoda tego Ronaldo i Iniesty na ławce, ale najważniejsze, że 100 zgrania się udało. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał, jak tak to wiadomo. Tego, dobra, siema i wbijajcie na streamy na fejsie, bo warto. Sorry, że tak szybko mówiłem, bo ogólnie kebab na mnie czekał, chciałem go zjeść. Ostry sos, będzie ciężko. Macie gryza. Nie, no dobra. Na razie.